Dobrze. Weź jednego z twoich chłopców i wyruszaj jak najszybciej. Zgoda. A jeśli natkniemy się na wroga? Wycofasz się. Patrol jest pożyteczny, jeśli wraca. Tak jest, poruczniku. Powodzenia. Chcesz wiedzieć, czemu cię wybrałem? Bo jesteś najmłodszy, jesteś ochotnikiem i przyjechałeś jako ostatni. Jesteśmy pod poziomem morza, prawda? Według mapy jakieś 70 metrów pod poziomem morza. Gorąco jak w piecu. Jest przynajmniej 50 stopni. Nie myśl o tym. Jeśli się o tym myśli, jest jeszcze cieplej. Ile już przeszliśmy? Jakieś 10 kilometrów. Sierżancie, co to jest? Nic. To Fata Morgana. Tak ją nazywają. Cholerne buty. Mam pęcherze. Co się stało? Kto wie, co to za jedni, którzy dotarli aż dotąd i zrobili te rysunki? Kiedyś było tu zielono. Była woda, drzewa, zwierzęta. Kiedy? To byli starożytni Rzymianie? Nie. To było dużo wcześniej. Przynajmniej 10 tysięcy lat temu. 10 tysięcy? Nie można sobie nawet wyobrazić takiej liczby. Widzisz, po co się studiuje? Potem człowiek wie mnóstwo rzeczy. Ja skończyłem zaledwie 5 klas. Umiem czytać, pisać. To wszystko. Kiedy miałem 10 lat, pasłem już krowy. Wiesz, czego najbardziej mi brakuje? Zielonych łąk za domem. W ogrodzie rośnie śliwa, pod którą się kładę i patrzę w górę.
Umiesz jeździć na nartach? Nie. O tej porze u nas spadł już pierwszy śnieg. Widać kogoś? Nie. Nikogo. A jeśli tam są Anglicy? Wystrzelają nas jak kaczki. Jeśli Anglicy dotarli aż tutaj, mogą dotrzeć wszędzie. Są większymi Beduinami od samych Beduinów. Co teraz, sierżancie? Wracamy. Dziś jest 23? Słucham? Czy jest 23 października? Tak. Czemu? To dzień urodzin mojej żony. Ile lat kończy? 30. Tak. Nie widziałem jej już 2 lata. Ma 30 lat. To na północy. To nasze okopy. To pewnie nasi. Chodźmy.
Devita. O, Devita. Co robisz? Naprawiam tę skrzynkę. Wszystko zniszczone. Jak się czujesz? Dobrze. Co ci się stało? Nic. Czemu pytasz? Twoje włosy. Co z nimi? Posiwiały. Naprawdę? Gdzie jest Spania? Spania. Spania, jak się czujesz? Spadały na ziemię, jakby sam Bóg je zsyłał, jak grad. Co się stało z Devita? 3 metry od niego wybuchnął granat. Zrobiła się ogromna dziura, ale jemu nic się nie stało. Tylko te włosy. Ilu straciliśmy ludzi? Przynajmniej 20. Są zabici i ranni. Stało się to, na co czekaliśmy. Zaczęła się bitwa. Anglicy zaatakowali na całej linii frontu. Zbombardowali nas, ale nie zaatakowali wozami i nie wysłali piechoty. Próbowali się przebić w sektorze Folgore. Ponieśliśmy ogromne straty. Wybili całe kompanie. Ale nasi utrzymali swoje pozycje. Podobno zatrzymali uzbrojone wozy butelkami z benzyną. Tej nocy ma nastąpić kolejny atak. Anglicy chcą wykorzystać pełnię księżyca. Nasza 28 dołączyła do Ruspoliego w punkcie 105. Każą też nam tam dołączyć. Zrobiła się przerwa i mamy ją zamknąć. Wysyłają nas, byśmy zdechli, poruczniku? Coś cię zajedli. Jesteśmy z Pavii. Jestem porucznik Fiore. Porucznik Sforza, Folgore. Czekaliśmy na was. Jak wygląda u was sytuacja? Wczoraj było tu piekło. Anglicy rozpoczęli ostry atak. W niektórych miejscach udało im się przerwać nawet linię frontu. 19 już nie istnieje, z 22 zostało kilka posterunków, a 6 jest otoczona. Nie wiemy, jak długo zdoła stawić opór, ale zatrzymaliśmy ich. Otrzymaliśmy rozkaz wzmocnienia sił Ruspoliego. Ruspoli nie żyje. Zginął dziś po południu. 88 uderzyła w jego wóz. Zginęło 3 dowódców, wśród nich jeden z Pavii. Co mamy teraz robić? Zajmijcie pozycję 115 między 24 a 20. Mój żołnierz was tam zaprowadzi. Są wozy pancerne? Obiecali nam opancerzone transportery i niemieckie pancerniki, ale do tej pory nic nie przyjechało. Możemy liczyć jedynie na własne siły.
Trzech z bredą. Zostańcie tutaj. Tarocci? Z moździerzem tam. Kolejni trzej tutaj. Serra de Vita tutaj. Naprawiajcie okopy. Wy dwaj tutaj. Rico, rozkaz. Wy dwaj tutaj. Naprawiajcie okopy. Spania? Tak jest. Weź trzech ludzi i ustawcie się tutaj. Trzech niech idzie z nim. Kolejni trzej ze mną. Weźcie te worki. Wy dwaj tam. De Vita, trzymaj. Wy dwaj też tam. Dwóch pozostałych tam. Wy trzej tam. Szybciej. Wyciągnijcie z okopów niepotrzebne rzeczy. Rozdajcie amunicję. Czterech tam. De Vita, przestań. Chcę ją uruchomić. Zrobisz to jutro. Dobrze, uruchomię ją potem. Świetnie. Macie amfetaminę. Dzięki temu nie zaśniecie. Padnijcie! Na ziemię!
Devita! Dokąd do cholery idziesz? Devita, wracaj! Devita! W końcu nadeszła wojna, ta prawdziwa. Patrzyłem na nią jak na nadjeżdżający samochód. Anglicy przedarli się przez pierwszą linię frontu, ale zatrzymała ich artyleria. Weszli na zaminowany obszar i musieli się cofnąć. Być może to właśnie był trzeci cud. Dziś stanąłem twarzą w twarz z prawdziwą tragedią. W szkole uczą nas szczęśliwi ci, którzy umierają jako bohaterowie. Widziałem wielu z tych bohaterów. Martwi nie są ani szczęśliwi, ani nieszczęśliwi. Są martwi i tyle. Giną w okopach bez krzty poezji. Śmierć jest piękna tylko w podręcznikach. W prawdziwym świecie budzi litość. Jest potworna i śmierdzi. Tym razem chyba wrócę do domu, co? Jasne, że wrócisz. I dadzą ci piękny medal. Jeśli będziecie mieli szczęście, wam też się przydarzy. Zobaczymy się we Włoszech. Sierżancie, piszcie do mnie. Zrozumiano? Piszcie do mnie. Co mówią? Duce rozkazuje utrzymać aktualną linię frontu za wszelką cenę. Zwycięstwo lub śmierć. Wielka bitwa przeniosła się na północ. Przeszła przez nas jak wielka fala. W
fala odeszła, zostawiając za sobą gruz. I wrócił spokój, cisza. Cisza nierzeczywista, absurdalna. Wydaje się, że wszyscy o nas zapomnieli. Mijają dni. Wszystkie takie same. Nie wiemy, co z nami będzie. Zmieniliśmy się w kamienie, w skały. Jesteśmy twardzi, nieruchomi. Strach przestał istnieć. Życie przestało istnieć. Wiemy, że nie możemy zwyciężyć. Wiemy, że zostaliśmy sami na środku pustyni, sami ze swoimi grzechami. Wszystko to jedna wielka pomyłka. Jest tylko światło, oślepiające i nieskończone. Anglicy przedarli się na północ, zniszczyli naszą linię obrony, a Niemcy? Stracili prawie wszystkie dywizje pancerne. Rommel wydał rozkaz do wycofania się. Chce uratować Afrika Korps. Jakie są rozkazy? Co mamy robić? Macie się ustawić na nowej linii obronnej. To 30 km stąd. Karet El Kadim. Wy z Folgore też? Nie, my na południe do Gebel Kalah. Jako ostatni. Bądźmy dobrej myśli. Tak naprawdę dali rozkaz do odwrotu. Może uda nam się wyjść z tego cało i wrócić do domu. Wysyłają ciężarówki? Nie, nie ma ciężarówek. Musimy sami sobie poradzić. Jedyna nadzieja w Bogu. Patrzcie! To Niemcy! Zatrzymajcie się! Stop! Tutaj się tylko umiera! Stójcie! Zatrzymajcie się! Pozwólcie nam wsiąść! Pozwólcie nam przejechać! Nie widzicie, że nie ma miejsca nawet dla Ducha Świętego? Wóz jest już pełen! Zabierzcie nas!
Generale, porucznik Fiore, 27. piechota z Pawii, na rozkaz. Spocznij. Możemy w czymś pomóc? Nie, niczego mi nie trzeba. My możemy go pochować. Był moim ordynansem przez 15 lat. Sam chcę to zrobić. Nie jest pan ranny? Nie jestem. Wycofujemy się do Karet El Kadim. Chcecie, żebyśmy zameldowali, że tu jesteście? Żeby mogli wysłać po was jakiś wóz? Dziękuję, poruczniku. Zajmijcie się swoimi ludźmi. O mnie się nie martwcie. Tak jest. Mogę przynajmniej zapytać, z kim miałem honor rozmawiać? To bez znaczenia. Teraz to nie ma żadnego znaczenia. Powodzenia. Dziękuję. Zaraz poczujesz ulgę. Już po wszystkim. Mój but. Dajcie mi mój but. Już dobrze. Teraz wrócisz do domu. Już dobrze. Dziękuję. Dobry wieczór, poruczniku. Dokąd idziecie? Do Karet El Kadim. To jest Karet El Kadim. A gdzie dowództwo dywizji? Nie ma dowództwa. To szpital polowy. A nam kazali tu przyjść. Wszędzie są Anglicy. Rozkaz jest taki, by wycofać się do linii Fuka. Fuka? I jak dojdziemy do Fuka? Za jakiś czas wyjedzie stąd ciężarówka. Podwiezie was. A wy co zrobicie? Ja tu zostanę. A dokąd mam iść, poruczniku? Czekamy na Anglików. Oni wyleczą ich lepiej ode mnie. Powodzenia. Tarocji. Witaj, sera. Poruczniku, jak tam? Co słychać? Właśnie tak.
Zatrzymaj ciężarówkę. Pozwól nam wysiąść. Daj nam wysiąść. Uspokójcie się. Jest schron. Jesteśmy na miejscu. Szybciej, wszyscy do środka. Stójcie, nie możecie wejść. Jak to nie możemy? Wystrzelają nas jak kaczki. Powiedziałem, że nie możecie. Rozumiecie czy nie? To ty nie rozumiesz. Nie zostaniemy tu pod ostrzałem. Poruczniku, dokąd idziecie? Mamy rozkaz cofnąć się do linii Fuka. Rannych zostawimy w szpitalu. Dobrze. Dopilnujcie, by jak najszybciej wyzdrowieli. Muszą być gotowi do powrotu na pierwszą linię. Na pierwszą linię? Nie wycofujemy się? W tej wojnie cały czas coś się zmienia. Czasem trzeba się cofnąć, a czasem idzie się do przodu. Wsparcie już nadjeżdża. Pułkowniku, tak? Nie mamy wozu. Przyjedzie jakiś transport, aby zabrać rannych. Jasne, że tak. Jednak włoski żołnierz nigdy nie traci ducha. Zawsze znajdzie się jakiś sposób. Jedziemy.
Idziemy z karet El Kadim. Kazali nam wycofać się do Fuka. Fuka są już Anglicy. Wszyscy z 10. Korpusu Armatnego mają stawić się w Marsa Matrut. To jakieś 100 kilometrów stąd. Jesteśmy na piechotę. Mamy rannych. Takie są rozkazy. Jadę szukać reszty kolumny. Idziemy raz do przodu, raz do tyłu. Cóż to za rozkazy? Nikt nie wie, co się dzieje i co ma robić. Włóczymy się razem po pustyni. Możemy mieć tylko nadzieję, że coś się wydarzy. Coś, co położy kres temu upokarzającemu końcowi bez końca. Poruczniku, jak rana? W porządku. Chce pan coś zjeść? Zostało coś w puszce. Nie, dziękuję. Dziękuję. To ostatnia? Jedz. Nie zasnę tutaj. Pełno tu umarłych. To święte miejsce. Uda nam się wrócić do domu? Sierżancie. Uda nam się. Włoscy żołnierze, dla was wojna już się skończyła. Poddajcie się. Złóżcie broń, nie stawiajcie oporu. Wasi dowódcy was opuścili. Dla was ta wojna już się skończyła.
Poruczniku, pomogę. Spójrzcie tam. Może to nasi. Zapal. Na Boga, zapal. Poruczniku, jest trochę wody. Powinien działać. Jest benzyna. Sierżancie, proszę mi pomóc. Zapal. Nie ruszaj. Zapal. To na nic. Zapal, Chryste, zapal. Sierżancie, zapalił. Chodźmy, może nam się uda. Nie dam rady. Wyjedźcie. Znajdźcie jakiś pojazd i wróćcie po mnie. Poczekam tu na was. Jedźmy, poruczniku. Jedźmy. Pomogę wam. Wsiadaj na motor. Chodźmy. Ja tu zostaję. Porucznik nie może utrzymać się na nogach. Ja was tu nie zostawię. Poruczniku, spróbujmy. Wszędzie piasek. Nie ujedziemy nawet 2 metrów. Spróbujmy. Musimy stąd się wydostać. Sam masz jakieś szanse. Może trafisz na resztę kolumny albo na jakąś drogę? Sierżancie, nie możemy tu zostać. Jedź. Zgoda. Ale wrócę. Przysięgam, że wrócę. Wiem, że wrócisz. Proszę się trzymać, poruczniku. Wrócę po was. Znajdę jakiś transport i wrócę po was.
Bitwa o El Alamein trwała od 23 października do 4 listopada 1942 roku. 104 tysiące włoskich i niemieckich żołnierzy stawiło czoło 195-tysięcznej armii brytyjskiej. Zginęło 9 tysięcy Niemców i Włochów, 15 tysięcy zostało rannych, 35 tysięcy trafiło do niewoli. Zginęło 4600 Brytyjczyków, a 8500 zostało rannych. Wycofujący się 10. Korpus Armii Włoskiej złożony z dywizji Brescia, Folgore i Pavia został całkowicie zniszczony. Wystąpili. Tekst Joanna Wesołowska. Czytał Jacek Sobieszczański.